klubie RKB Boxing Radom mamy przyjemność porozmawiać ze szkoleniowcem Adamem Jabłońskim. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Miło Cię widzieć. Wróciłeś chyba do pracy. No już nie rozmawialiśmy długo, nie było okazji. Trochę zmian tutaj u Ciebie w klubie. Pojawiła się nowa dziewczyna, Angelika Krzysztoforska. Skąd pomysł na to, żeby poprowadzić kobietę na zawodowym ringu? Taka luźna rozmowa była na Mistrzostwach Polskich. Ona szukała właśnie trenera, przyjechała na parę treningów, spodobało jej się, zresztą fajnie mi się z nią pracuje. Zobaczymy, jak ta przygoda długo potrwa. No, jesteśmy po jednej walce wygranej, trzej jesteśmy przed następną, właśnie jesteśmy w okresie przygotowawczym do następnej walki. I co mogę tylko powiedzieć? No, że współpraca się układa bardzo dobrze, jest dziewczyna pracowita i po prostu widzę w tym sens. Pierwszy wasz wspólny występ to był 11 lutego na gali w Stężycy Rocky Boxing Night 15. Tam Angelika zastopowała swoją rywalkę w drugiej rundzie. Tak naprawdę pod jej dyktando się wszystko odbywało. Rywalka sporo słabsza. Taki właśnie był zamysł, żeby ta pierwsza walka, gdzie wychodzicie razem do ringu, rywalka była trochę słabsza, żeby zobaczyć, jak ta współpraca będzie wyglądała. Kurczę, tak naprawdę myśleliśmy, że troszeczkę tych rund będzie, ale liczyliśmy się, że to jest rywalka, no nie za mocna, ale po przerwie, załóżmy, no wiadomo, zmiana trenera po przerwie, ona rok czasu nie boksowała, także taka wspólna pierwsza walka uważam, że dobra była. Teraz następna już będzie mocniejsza i co z walki na walkę ta poprzeczka będzie podnoszona do góry. Takie jest założenie. W tej walce właśnie 11 lutego zagrało wszystko tak, jak chcieliście, żeby zagrało. Zwróciłeś na coś uwagę, nad czym trzeba pracować? No, Angelika jest dobrze wyszkoloną zawodniczką, zresztą z dobrą karierą amatorską. Po prostu my niektóre rzeczy będziemy, każdy trener ma swój warsztat. Ja po prostu chcę coś zmienić i zauważyłem pewne tam mankamenty u niej. Pracujemy nad tym i ja myślę, że z walki na walkę ta nasza praca, którą tu wykonujemy, będzie widoczna. Chyba zwracasz dużą uwagę na ciosy na dół. No właśnie, bo bardzo, ja zresztą jestem takim zwolennikiem, żeby właśnie uczyć zawodników zadawania ciosów na dolne partie. No i przede wszystkim praca lewą ręką. Bardzo dobry lewy prosty musi być, no i dokładam dużo ciosów na dół. Coś tam się mówi, że kolejny start będzie w marcu. Nic nie mogę na razie powiedzieć, wiemy tylko, że ta intensywność walk ma być taka kontynuowana, że jest jedna walka następna i później jeszcze następna. Także, żeby ta regularność była. Właśnie, jak tutaj luty i tu ewentualnie by wypaliło, że jakiś będzie występ w marcu, więc cyklicznie, często, a to jest najważniejsze, żeby nie było za długich przestojów. Wy jesteście związani na ileś tam walk, na jakiś okres czasu, jak to wygląda? Czy po prostu następna walka, Angelika mówi, nie no trenerze, dziękuję i odchodzę. Jak to wygląda? Nie, nic to jest, na razie trenujemy, nie mamy jakichś takich dalekich planów. Po prostu, jeżeli będzie ta współpraca się układała, będą wyniki, będziemy dalej pracować. Wiadomo, trener nie jest na stałe przywiązany do w tym przypadku do zawodniczki. Po prostu, jeżeli będzie wszystko grało, no to będziemy jechać dalej. Ciężko ze sparingami jest dla Angeliki, no bo zawsze powtarzałeś, że ciężko o dobrych sparing partnerów, jeżeli chodzi o męski boks, a tu kobiecy, no to chyba jeszcze ciężej. Naprawdę jest ciężko, to jest problem w ogóle, kobiecy boks jest problem. Tu kurczę, do pierwszej walki to fajnie było, bo przyjeżdżała do nas i odwrotnie, my też jeździliśmy do Skrzecza, do Nikoli Prymaszenko. Były to fajne sparingi i po prostu obydwie zawodniczki dużo zyskały na tych sparingach. No, teraz rozglądamy się za sparing partnerkami, no, radzimy sobie jak możemy po prostu, bo rzeczywiście ciężko jest o sparing partnerki. 22 kwietnia w Rzeszowie, wielkie święto boksu, Różański Babicz, starcie o wywakujący pas WBC, kategorii Bridger. Na początku zapytam, jak ty widzisz ten pojedynek, czy Łukasz zwycięży? Wiadomo, walczy u siebie, to jest na pewno duży atut, ma ze sobą publikę. Łatwo nie będzie, ale chyba Łukasza nie można skreślać. Ja bym go w ogóle nie skreślał, dlatego że to jest zawodnik, wiadomo, taki do końca nie jest sprawdzony Łukasz, ale ja go znam, w ogóle śledzę jego, znam jego trenera,
bardzo, bardzo przyjemny gość, kurczę, i śledzę jego karierę. To jest chłopak, jak można powiedzieć, taki jeszcze niewyboksowany, ma po prostu jeszcze to takie zacięcie, chęć rywalizacji, takiej prawdziwej rywalizacji, z obdarzonym mocnym uderzeniem, ja uważam, jeszcze przed własną publicznością, dlatego ja bym go nie skreślał, może nie jest tak bardzo w roli faworyta, ale pokusi się według mnie o niespodziankę i zwycięży. Na tej gali wystąpi również twój były wychowanek Michał Cieślak. Zaboksuje o wakujący pas EBU z Francuzem. Francuz dużo mniej doświadczony. Jak myślisz, w końcu do Michała uśmiechnie się szczęście i zdobędzie swój pierwszy pas? No mi się wydaje, że tak, że zdobędzie ten pas i to nie będzie aż taka trudna walka, bo Michał naprawdę to jest kawał dobrego zawodnika, solidnego zawodnika. Cieszę się teraz naprawdę z tej ostatniej przegranej. Może źle powiedziałem, cieszę się, ale wreszcie jakaś tam sprawiedliwość. Chodzi mi tu o Makabu, bo tam już powinien być tytuł zdobyty, tylko sam wiesz, że tam były różne perypetie, rundy skracane, rundy przedłużane, w ogóle ten klimat, ten wyjazd, cała ta otoczka, bo tam powinien zostać już, bo to był według mnie taki najsłabszy cruiser. Najsłabszy cruiser i co ja zauważyłem, że jeżeli to by było w Europie, jeżeli to by było w normalnych warunkach, nie byłoby tej całej otoczki, to Michał by wtedy już założył na biodra zielony pas. No uważam, że tak. No też Michał popełnił taki, można powiedzieć, taki błąd, no kurczę, opuścił ręce i on, można mu tylko pogratulować wielkiej odporności, bo inny zawodnik to by się nie podniósł po takim ciosie, a on podniósł się jeszcze, doprowadził do takiej sytuacji, że tamten zawodnik mógł przegrać przed czasem. Także kurczę, tutaj no niedograne były pewne sprawy i ten tytuł, tak można powiedzieć, bocznymi drzwiami uciekł. Według ciebie Michał się zmienił jako pięściarz pod skrzydłami Andrzeja Liczyka, nie wiem, rozwinął się, zmienił styl boksowania. Jak ty to widzisz u niego? Ja uważam, no przede wszystkim ma możliwość sparowania z dobrymi zawodnikami, ma stworzone te warunki, a jeżeli wygrywa, to znaczy nie ma co krytykować trenera ani zawodnika, po prostu trzymam kciuki, gdzieś tam serce bije, bo wiadomo, że parę lat spędziliśmy razem i ja myślę, że tak jak kiedyś powiedziałem, że Michał zdobędzie Mistrzostwo Świata, także dalej to powstrzymuje i dostanie szansę na pewno. Masz tutaj na sali drugiego Cieślaka, widzisz jakiś taki diament, który w przyszłości będzie taki jak Cieślak albo jeszcze lepszy? No kurczę, krótko pracujemy tu w tym nowym klubie, bo to szósty rok, ale powiem tak, że jeśli chodzi o rok 2022, to mieliśmy mistrzynię Polski Marcikowską, mieliśmy mistrza Polski juniorów Szafarza, uczestnika Mistrzostw Europy, uczestnika Mistrzostw Świata. Mamy dwa srebrne medale, Dudajek Emilian i Cezary Znamiec na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Powtórzyli ten sukces na Mistrzostwach Polski Seniorów i tu po prostu i dużo, dużo mamy też młodzieży, począwszy od młodzików. Jeżeli chodzi o, tak jak na początku powiedziałeś, o taki talent, to myślę, że tu fajnie rozwija się kariera, szczególnie Czarka Znamca. Jest to zdolny chłopak, pracowity, fajnie się z nim pracuje, jest dobrze wyszkolony, jest w kadrze narodowej, podobnie jak Emilian Dudajek. Także no, tylko jakaś pomoc z zewnątrz by się przydała, bo jednak na tym etapie seniora to już potrzeba jest po prostu troszeczkę takich, jeśli chodzi o sprawy finansowe. To już są wydatki. I widać u tego chłopaka takie zacięcie do tego boksu, że on cały czas chce gdzieś wyjeżdżać, chce się rozwijać, żyje tym boksem. Praktycznie tu jest na sali codziennie, na okrągło. I ty mi kiedyś powiedziałeś, że on jest tak wyszkolony, że on jest tak utalentowany, że jest bardziej utalentowany niż Cieślak w jego wieku i być może zajdzie jeszcze wyżej. Jest naprawdę utalentowany, a przede wszystkim jest chłopak pracowity. Wie, czego chce i po prostu nie boi się krytyki, chce poprawiać to wszystko. Jest po prostu spostrzegawczy, korzysta z każdego zgrupowania, gdzieś na zgrupowaniu jest, podpatruje treningi, razem konsultujemy, coś tam poprawiamy i po prostu bardzo mi się fajnie z nim współpracuje. Trening z nim to jest dla mnie wielka przyjemność. Dziękuję, Adam, za rozmowę. Życzę sukcesów w roli trenera, żebyś jak najwięcej zawodników szkolił i sukcesów ogólnie i wszystkiego dobrego. I dziękuję za rozmowę. No tak dodam jeszcze, że tutaj, bo rozmawiałem teraz jednoosobowo, że po prostu w klubie pomaga mi. Jest tak samo trenerem Krzysztof Bury, którego serdecznie pozdrawiam. I po prostu razem ten wózek pchamy. Ciężko jest pod górkę, ale nie dajemy się i myślę, że będą kolejne sukcesy.